Cześć wszystkim, witam Was. Przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem obiecywanym. Pod ostatnim filmikiem prosiliście mnie, abym nagrała filmik na temat podróżowania po USA, zorganizowania wycieczki w USA. Ja na pewno nagram dla Was jeszcze taki filmik tutaj na temat moich podróży i jakieś dam Wam cenne wskazówki. Natomiast dzisiaj opowiem Wam o kosztach mojego wyjazdu do Kalifornii za 2 miesiące, ale nie sugerujcie się cenami, ponieważ ceny są bardzo zależne od wielu, wielu czynników. Powiem Wam, jak tutaj to zorganizować pokrótce, jak to mniej więcej wygląda. Jest to bardzo proste, każdy tak robi. Musicie się przyszykować na to, że będziecie musieli wybulić mniej więcej 1000 dolarów na taką wycieczkę. To nie są tanie koszta. Nam się wydaje, że my tutaj przylatujemy na program Au Pair, mamy 800 dolarów miesięcznie. Tak naprawdę przychodzi co do podróżowania, to trzeba ustalić holiday'a z rodziną, czyli wolny urlop. To nie jest też takie proste, bo to też musicie się dostosować do nich. Oni też mają dzieci, też jeżeli wy pojedziecie na wakacje tygodniowe w każdej chwili, to oni nie będą mieli z kim zostawić dzieci. Więc będzie to też filmik dla osób, które po prostu nie tylko są na programie Au Pair, ale również i tutaj chcieliby zorganizować sobie wycieczkę, taką po prostu wycieczkę zwykłą gdziekolwiek tutaj na terenie Stanów. Jeżeli chodzi o pierwszą rzecz, to są loty. Loty są uzależnione od wielu czynników, jakimi przewoźnikami się kierujecie i kiedy kupujecie bilety. To bardzo ważne i nie tylko, bo też ważne jest to, czy kupujecie bilety w dwie strony na jedno lotnisko, czy na przykład po prostu macie takie życzenie, że kupicie bilet do jednego stanu i do drugiego. My zakupiliśmy bilety do Las Vegas w jedną stronę, ale w przeciwną stronę, czyli powrót, zakupiliśmy z Los Angeles i już te ceny są wyższe niż na przykład kupilibyśmy tylko bilety do Los Angeles w jedną i w obydwie strony. Ceny takie w obydwie strony musicie liczyć około 200-300 dolarów, jeżeli kupujecie bilety 4, 5, 6 miesięcy przed wylotem. Natomiast my zakupiliśmy bilety dosyć późno, już na 3 miesiące przed przylotem i zapłaciliśmy za obydwa te bilety 550 dolarów. To jest bardzo dużo, dlatego mówię, nie sugerujcie się cenami, ponieważ wszystko zależy od tego, kiedy kupujecie bilety, jakie linie lotnicze wybieracie, również od bagażu, bo bagaż tutaj w większości przypadkach płaci się osobno. Liczcie tak gdzieś około 200-300 dolarów za bilety w dwie strony. Z Nowego Jorku do Kalifornii, wiadomo, jest to kawał drogi. Wycieczka jest objazdowa, bo my tam za bardzo nie lecimy wypoczywać, tylko lecimy zobaczyć, zwiedzić. Więc te koszta są zdecydowanie wyższe, gdybyśmy kupili na przykład wycieczkę tylko taką all inclusive, leżeli plackiem na plaży, no ale nic nie zobaczyli, nic nie zwiedzimy. Wystarczy po prostu wpisać w internet tanie loty z Nowego Jorku do Los Angeles i wyskoczą Wam najlepsze oferty. Również one są zależne od dat, w których lecicie, no i również i od miejsc, od lotniska nawet, bo Nowy Jork, jak wiemy, nie ma tylko jednego lotniska, również zależy to, od z jakiego lotniska wylecicie, więc te ceny mogą się ukształtować różnie, ale przeważnie powiedzmy 300 dolarów w dwie strony, jeżeli chcecie sobie polecieć na przykład na tydzień. Następną rzeczą jest nocleg. Nocleg, no nie ma opcji bez noclegu. Możecie zainwestować w hostel lub w hotel. Ja bardzo lubię teraz tą opcję, która już od dosyć dawna wprowadzona, jest to couchsurfing albo stronka bardzo na pewno Wam znana, Airbnb. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam tą nazwę. Możecie wynająć u kogoś pokój, ale jeżeli lecicie z większą liczbą osób, możecie wynająć domek, czyli na przykład całą przestrzeń dla Was. Macie tam aneks kuchenny, czyli rano na przykład możecie zaoszczędzić czas, napić się kawy, zrobić zakupy w jakimś Aldi, gdzie tam jest najtańsze, po prostu kupić podstawowe rzeczy, zjeść śniadanie, zaoszczędzicie pieniądze, zaoszczędzicie czas. Podczas mojego pobytu w Miami nie mieliśmy dobrego aneksu kuchennego i musieliśmy, oczywiście rano się wstaje, chce się napić kawy, zjeść jakieś śniadanie, dopiero wtedy człowiek myśli, gdzie tak naprawdę dzisiaj mogę jechać. Nie zaoszczędziliśmy czasu, ponieważ po wstaniu chciało mi się kawy i trzeba było jechać gdzieś na kawę, prawda, i na śniadanie. No to też są koszta i to też jest czas, zanim dopiero zorganizowaliśmy się, zebraliśmy się. Więc ja uważam, że jeżeli ktoś wynajmuje pokój hotelowy wraz z śniadaniem, okej, ale trzeba się liczyć z kosztami. My wynajęliśmy domek w Las Vegas,
na 4 osoby i domek w Los Angeles, dokładnie w Hollywood. Jest to, oczywiście również sugerujcie się opiniami, czy ta osoba ma dużo opinii, czy to jest dobry host, czyli osoba, która wynajmuje Wam ten domek. No i na tych aplikacjach widać, że ta osoba ma 50 dobrych opinii, że to widać, że to jest ktoś w porządku, że Wam wynajmie fajny domek, że nie musicie się martwić o nic. Koszta są tutaj super, bo tak naprawdę podczas 10-dniowego pobytu w jakimś innym stanie na pewno będziecie potrzebowali zrobić pranie. Jeżeli chodzi o hotel, te koszta są wyższe. No chyba, że będziecie prali w umywalce, w szamponie, nie? Więc tutaj jest duży plus tego właśnie, że rano wstaniecie, macie ekspres do kawy, bo przeważnie takie domki, ludzi, którzy wynajmują jakieś tam domki, mają ekspres do kawy. No jeżeli ktoś bardzo lubi kawę, to ja na przykład uwielbiam, bez kawy żyć nie mogę. Macie również pralkę, gdzie możecie sobie wyprać wasze rzeczy, bo to są przeważnie ciepłe rejony, no pocimy się, nie? I trzeba zrobić pranie, ja sobie nie wyobrażam być 10 dni i bez prania. Więc to jest bardzo duży plus, jeżeli chodzi o te domki. No i macie taką całą przestrzeń dla siebie, macie ogród, możecie zrobić grilla i nie tylko. Jest to też jakaś kwestia komfortowa i wypoczynkowa. My za 9 nocy, pierwsze w Las Vegas, 3 dni, potem 6 dni w Los Angeles, zapłaciliśmy $466 dokładnie na osobę, a to wychodzi gdzieś koma $52 za noc. Ja uważam, że to jest najlepsza oferta, bo pomimo tego, że w Las Vegas wydaje nam się, że te hotele są tanie, oni nie trzeba tam takich podatków płacić, ani takie inne typu rzeczy. Natomiast oni sobie bardzo lubią doliczać opłaty za basen, za parking, nie tylko. I tutaj jeszcze dodatkowa informacja do tego, że my jak byliśmy, pamiętam, mieliśmy wycieczkę w Washington, znaleźliśmy hotel. I przeważnie w hotelach jest tak, że jeżeli macie samochód, musicie opłacić na przykład parking za noc $40. Więc jeżeli wynajmujecie gdzieś domek u kogoś, macie parking za darmo. Nie macie żadnych, unikacie jakichkolwiek kosztów związanych z tym samochodem. Natomiast jeżeli wynajmujecie hotel, przeważnie są płatne parkingi. No nie oszukujmy się, w Los Angeles jest bardzo ciężko znaleźć parking, więc te parkingi wszystkie są płatne. Wynajmować u kogoś domek oznacza to, oznacza przede wszystkim oszczędzanie jakichkolwiek takich kosztów związanych nawet z parkingiem i nie tylko. Nawet kasują Was za, w Las Vegas kasują Was za korzystanie z basenu. A jeżeli wynajmujecie kogoś domek z basenem, a przeważnie te domki są wyposażone w baseny, jeżeli ktoś wynajmuje jakiś dom, to nie musicie za to płacić, prawda? Jedynie tylko co płacicie, to usługa na przykład jakaś serwisowa i usługa sprzątająca, że ktoś po prostu potem musi wynająć osobę sprzątającą do tego, żeby posprzątała ten domek po Was. Ale to nie są jakieś bardzo duże koszta. Kwestia auta jest taka, że możecie przeżyć bez auta w Nowym Jorku i w Los Angeles i nawet w Miami. Natomiast jest to takie, wiadomo, zawsze utrudnienie. Większość osób woli jednak to auto wynająć. My na pewno będziemy wynajmować auto. Jeżeli chodzi o kwestię auta, są to gdzieś koszta w granicach 800, 1000, $1200 za tydzień, ale można naprawdę tanio wynająć. Tutaj Wam dam takie nazwy takich firm, które wynajmują auta. Też musicie się skupić na tym, że jeżeli chodzi o wynajęcie auta, to w USA musi to być osoba od 25 roku życia i te koszta też również wiążą się z tym, że musicie zapłacić ubezpieczenie za auto. Możecie jeszcze zaoszczędzić, możecie nawet wynająć auto za $500, ale to właśnie wszystko zależy od tego, na ile dni, jakie auto i nie tylko. Więc wydaje mi się, że posiadając auto tutaj, na pewno zdecydowanie więcej zwiedzicie i zobaczycie, niż nie będziecie mieć tego auta. I jeżeli chodzi o auto, to myślę, że to by było na tyle. Jeżeli będę miała coś więcej do dodania, na pewno nagram jeszcze takie filmiki i podczas podróży również, więc na pewno coś dodam, jeżeli chodzi o informacje na temat auta. I ostatnia taka kwestia to jest kwestia samego podróżowania, bo jak wiemy, jak już się tak wykosztowaliśmy na to auto, na te domki, na te samoloty, to chcielibyśmy dużo zobaczyć, a mało płacić. Ja bym radziła sobie tak zorganizować się trochę i zobaczyć mniej więcej, gdzie można by było wybrać się podczas naszego pobytu. Oczywiście większość rzeczy też wychodzi spontanicznie, ale większość rzeczy można naprawdę przeglądać na internecie, bo ja tak naprawdę
przed tym wszystkim cały czas myślałam, że w Las Vegas zobaczymy jedynie tylko tam ten znak i jakieś kasyna i to małe miasteczko. Dosyć przeglądając różne strony, dowiadując się więcej informacji na temat Las Vegas, zauważyłam, że jest tam mnóstwo innych piękniejszych, fajnych miejsc do zobaczenia, więc warto mieć ten samochód. Tak podsumowując, to za bilety $200-300, za nocleg od 20 do 50 dolarów za noc, jeżeli wynajmujecie w Couchsurfing albo Airbnb. Jeżeli chodzi o samochód, powiedzmy również $50 za dzień, ale to też te ceny się wahają, mogą to być $70-80 wraz z ubezpieczeniem. I atrakcje plus jeszcze dodatkowe jedzenie to są już koszta takie, wiecie, dodatkowe. Ja pamiętam, jak rozmawiałam niedawno z koleżanką, która mówiła, no pamiętam te czasy au pair, z którą właśnie teraz lecę, na pewno ją poznacie, która była au pair 2 lata i która teraz studiuje na Florydzie, i pamiętam, jak mi opowiadała, no pamiętam te czasy au pair, jak zapłaciłam za bilety, za samochód, byłam właśnie w Kalifornii, u jednej suchej bułce codziennie przeżywałam to i nie jadłam nic, tylko po prostu oszczędzałam najwięcej na jedzeniu. Także wszystko zależy również od Was, na czym Wy będziecie chcieli zaoszczędzić. Dodatkową informację, którą chciałam Wam dzisiaj dodać, to taka, że jedna z dziewczyn prosiła mnie o nagranie po prostu takiej informacji i ostrzeżenia dla dziewczyn, które tutaj przylatują na program au pair, żeby nie popełniać jej błędu. To była dziewczyna, która wyleciała z koleżanką dosyć niedawno, może 2-3 tygodnie temu do Meksyku. Ja również byłam w Meksyku i powiem Wam szczerze, że nie wyruszyłabym tak na własną rękę do Meksyku. Ja byłam na all inclusive, na po prostu na zwykłej wycieczce all inclusive i również z hotelu można zawsze, nawet jeżeli lecicie na wycieczkę all inclusive, to nie oznacza to, że będziecie musieli siedzieć w hotelu, bo również jest bardzo dużo opcji wykupienia wycieczki w hotelu. Natomiast one we dwójkę były z koleżanką, tak na własną rękę wyleciały, były na programie au pair i wyleciały sobie do Meksyku. Tak jak praktycznie większość dziewczyn robi i nie zdaję sobie z tego sprawy, że mogą być tego poważne konsekwencje. O czym Wam chciałam powiedzieć? O tym, że będąc w Meksyku wynajęły auto i zaparkowały na szerzonym parkingu. No i niestety okazało się, że ten parking chyba nie był do końca szczerzony, ponieważ zostały okradzione, otwarto im po prostu drzwi i zostały wyniesione torby, ich takie najważniejsze rzeczy. A najważniejsze było to, że jedna dziewczyna z nich straciła paszport. I taką już najważniejszą rzeczą, co Wam chciałam przekazać, to to, że ani agencja, ani rodzina tutaj z USA nie pomogła jej, żeby po prostu przyleciała z powrotem do USA. Policja jej praktycznie nic nie pomogła, dała jej tylko wodę, ponieważ kompletnie nie rozumiała, o czym ona mówi. Oni rozumieli tylko w języku hiszpańskim. A jeżeli chodzi o rodzinę w USA, nie pomogła im, wręcz przeciwnie, spakowała ją do domu, o dziewczyna już jest w domu, zrezygnowała z programu. Natomiast jeżeli chodzi o agencję, również nie otrzymała jakiejkolwiek pomocy. Jeżeli chodzi o ambasadę, oczywiście wywnioskowali, że paszport zostanie wydany na okres tymczasowy. Natomiast na szczęście rodzina z Polski pomogła finansowo, wynajęła jej jakiś tam hostel na szybko w Meksyku. A plus do tego po prostu na szczęście ktoś znalazł ten paszport i zgłosił to, i dziewczyna odzyskała ten paszport i na szczęście wróciła i już jest cała i bezpieczna w domu. Co chciałam przekazać przez tą historię, to, że pomimo tego, że jesteście na programie au pair i że tutaj podróżujecie nawet poza USA, uważajcie na siebie i bądźcie przygotowane do różnych sytuacji. Kserujcie swoje paszporty, kopiujcie swoją wizę, to, tamto i po prostu pełno swoich papierów, miejcie po prostu zawsze ze sobą ten paszport, a nie zostawiajcie nie wiadomo gdzie, bo nigdy nie wiecie. Teraz świat jest niebezpieczny, wszystko się może wydarzyć i to po prostu chciałam Wam podsumować tutaj na koniec, że pomimo tego, że lecicie z programu au pair, ja jestem przykładem tego, że warto liczyć po prostu no na siebie tutaj. Nie liczcie na agencję, nie liczcie na nic, tylko po prostu liczcie sami na siebie. I to, że Wy wylatujecie z programem, to nie znaczy, że agencja Wam we wszystkim pomoże, bo ja sama jestem przykładem tego, że będąc w bardzo ciężkiej sytuacji, tutaj agencja mi w ogóle nie pomogła. Więc
To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Mniej więcej rozrysowałam te koszta tych podróży tutaj, jak to mniej więcej sobie zorganizować. Jest to bardzo proste. Natomiast kwestia pieniędzy to już jest kwestia zupełnie innego tematu. Okej, to by było na tyle. No i trzymajcie się, buziaki. Pozdrawiam, do następnego. Pa!